No także ten oto użytkownik, który siedzi po mojej lewej w samochodzie, który teraz kopci niczym elektrownia węglowa. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, Kasy z tej strony. Dziś nagrywam ten odcinek, ale nie jestem sam. Dziś jest ze mną Veron Gaming, który siedzi w kadronie. Cześć, siemanko, z tej strony Veron. A dziś pokażę wam, i nie tylko ja pokażę, tutaj jeszcze Veron Gaming nam pokaże, gdzie są cygany. Pokażemy dziś trzy cygany, od czego zaczniemy? Sadlerowskiego, czyli tam gdzieś koło Londynu, gdzieś koło tego mechanika. Veles inaczej. O właśnie, no tego szukałem. Nie ma to jak gang. Ty jesteś w jakimś gangu? Hello? Tak, właśnie. Od wczoraj. Pozdrawiam mamę i tatę. Ja pozdrawiam stację benzynową. Chyba mamę, tatę i rodziców. Znaczy stację benzynową. W sumie stacji benzynowej BP na Player Life. Rzeczny wąż. Oczywiście was pozdrawiam i... O, proszę, już masz pierwszego widza, który ci robi foto. Tak, jasne. Dobra, jedziemy do tego, jak ty mówisz, Sadlerowskiego, do LS. Tu w Los Santos jest właśnie cygan, zaraz wam pokażę. I pokażę ty, wam... Ty, czekaj, to tu w Los Santos jest jakiś cygan? Tak. Dosłownie w mieście? Nie, w mieście nie, tylko... O, event no chyba właśnie. Jest. No. No to chodziło mi na tamtej wsi, nie? A ty mówisz mi w Los Santos. Znaczy tak gdzieś, znaczy gdzieś tak, szczerze powiedziawszy, tak obok. Koło fabryki ten, no. No, około fabryki, ale obok Los Santos. Właściwie zapomniałem, że w GTA San Andreas, jeśli jest tylko jedno miasto, to tam, gdzie jest ten cykl, nie można przejechać, bo jest zablokowane. Aha. No bo most. A, no tak, fakt. Bo są trzy miasta i żeby ale po w nich wsiach przejść... możesz jeździć, wiesz? Po wsiach. No, tutaj można, ale w GTA San Andreas, no jak przejdziesz kilka poziomów, to tak. Nie, no czekaj, nie. Da się przejechać pomiędzy tymi zadupiami. Bez chyba, ale chyba z gwiazdkami już. Nie pamiętam, bo trochę czasu minęło. No mniejsza, o. Ja pokazuję, gdzie, jak najlepiej jechać i gdzie. No to dobra, bo to twój materiał. Dobra, niech ci będzie, synek. Dobra, no to odezwał tak. Odezwał się synek, który jest młodszy ode mnie. Chuj ci do tego. Żebyś zaraz chuje nie dostał. Tak? Czekam. Dobra, tu macie mecha, gdzie kiedyś pracowałem. Ja też tu kiedyś pracowałem. Teraz mam Fort Carson. Nagrywałem tak, niedawno odcinek. Oglądałem twój poprzedni materiał, był bardzo zachwycający. Uuu, to fajnie, dzięki. Halo, zawrót, tam za... Nie, dobrze jadę. A ty chcesz, żeby tylko... No Sadlerowskiego, no. No tak, no to jedziemy tam. A bo ty A dobra, cicho, jedź. Nie, ja nie mówiłem teraz o tobie, tylko mówiłem, chciałem powiedzieć co innego. W tym cyganie, jak to mówi Veron Sadlerowskim, jest nie tylko Sadler, ale też zdarza się tam czasem Picador, ale od ostatnich aktualizacji nie wiadomo, czy dalej tam jest Picador, czy już go nie ma. Podobno coś tym gracze mówili, że podobno może się pojawić tak zwany Vincent. Gdzie jest dość dobrym, ludzie bardzo lubią ten samochód, ponieważ jest go mało, a jest bardzo, że tak powiem, drugi. Dobra. Oto jest właśnie... mamy Sadlera. Dobra, panie, czekaj, stój pan. To jest koszt 1915 eurosów. Gdzie mam przebyt 87 tysięcy. Ile ty masz teraz ze sobą? 2,5, ale no wiesz co, na razie jeszcze nie wiem, przejdziemy się we wszystkich zegarach. 500 euro ja mam. Tutaj jest Sadler. Chyba tu obok, jak tutaj jest, tu się zdarza Picador, czy gdzieś tu obok, inaczej. Albo gdzieś tam. Albo... Tam, gdzie stoi ten ciok. No, albo tam, gdzie jest ten cygan. No, albo też Vincent może się albo pojawić, tu. Ale dość rzadko, nie? Ale... jeszcze Vincent był jeszcze tam przy FC, czyli... Jak... Fort Carson, także teraz tam zmierzamy. Przy Fort Carson. Jedziemy teraz do cygana przy Fort Carson. Ten najbardziej znany, ten najbardziej
dla innych kampiący. Tam ludzie najczęściej kampili. Ja pamiętam, jak tam był cygana Manana. No trochę tutaj coś mi loguje. Obok, że u cygana była Manana, Vincent się zdarzał, ale często na tym miejscu był Moonbeam, czyli inaczej znany Moon Klocek. Klocek! I najbardziej, no i... No i najbardziej opłacalnym pojazdem u cygana był właśnie Perenial, czyli zwany Perkiem, którym można było go zakupić za około 250 do 350 euro. Jak on dał prawo jazdy? Jak on sobie jeździ po polach? Ty też tak jeździsz, to więc no. Nie jeżdżę, bo mam szofera. I dlatego nie daję ci kluczyków do mojego samochodu. A czemuż to? Bo nie mogę. Można. I tak na to nie pozwolę. No, zobaczysz, ktoś chciał. No. Ale dobra, wracamy już do tak zwanego Ty będziesz na pewno chciał, bo... No cóż, ja ci przy domkach pomagam. No ja byłbym wiedzie. Dobra. No tak, tak jak widzieliście na moim materiale, na moim kanale, udało mi się kupić takie dwa bardzo trzy przyjemne domki, z czego no jak to sprzedałem, no to wyszłem na plus, ale jednego domku nie zdążyłem sprzedać, bo niestety u mnie była awaria sieci elektrycznej i nie miałem prądu. No także ten oto użytkownik, który siedzi po mojej lewej w samochodzie, który teraz kopci niczym elektrownia węglowa, sprzedał mi domek w Las Venturas za około 2000 Player Lewskowi Airosu, a ja dzisiaj sprzedałem domek Sport Carson, ten koło mecha, którego udało się tak bardzo fajnie zamknąć. Wszystko na moim materiale i te pierdołki, wszystko wiecie. Także teraz proszę pana, proszę włączyć szósty bieg i przejechać do Fort Carson. Szóstym biegiem nie ruszysz z miejsca. Tu chciałem powiedzieć, że tu jest Fort Carson. No i od tego możecie zacząć. Możecie wyjechać stąd i od razu jedziemy do cygana, tego najbardziej popularnego. No i teraz nagle, jak ponieważ wjechać tam, powinno być bania u cygana, bania u cygana. Cygana, hej, bania u cygana. Bania u cygana, do ranna. Ale dobra. Miałem no. tu, miałem tu, o, fotoradar. Czekaj mi tu. No. A nie, nie tylko jeden typek. Jakiś gracz mi robi zdjęcie, teraz mi fotoradar zrobi zdjęcie. O, Moonbeam, który dla wielu graczy się dosłownie nie opłaca. Ale są to idioci, którzy po prostu przyjdą, kupią mu klocka, myślą, że tu pojawi się parek i wyjdą mi na więcej na mały plus. Inni kupują Moonbeamy tylko dlatego, żeby jak to się mówiło, zespawnił się Vincent, który też jest bardzo opłacalny. Lecz od ostatniego czasu Vincent się tu nie pojawia. Niestety, tutaj pojawia się Perenial. Kiedyś był warty, tutaj można było go zakupić za 250 do 380 euro i po nocach sporo osób kampiło, do 20 osób, albo i nawet więcej. Nawet ja tu kampiłem. Nawet ja. No. Tutaj była Manana, ale już jej nie widziałem od prawie 8 miesięcy. Ciekawe dlaczego. Nie widzę jej już od długiego, no już mówiłem o 8 miesięcy, no. Nie ma to jak administratorzy sami chcieli, no. No i teraz no. Teraz Perenial ile jest warty? Około 1000 euro. No to 1000 euro jest warte, ale ludzie wystawiają go nawet za 3K. Kiedyś Pereniale był warte 800 euro, a teraz to 2000 aż prawie przekracza. No i teraz powiedzcie mi, to wszystko dzięki panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo podniósł wszędzie podatki 500+ i tak dalej i nie da się na niczym już praktycznie zarabiać w tym zasranym kraju. Prawie szczerze powiedziawszy, że Moonbeam trochę wzrósł. Czekajcie, wzrosła cena Moonbeama właśnie o 500+. No. Dobra, teraz moi kochani jedziemy w stronę Los Venturas do ostatniego z cyganku. Zwany cyganem żółtym. Tak zwany. I tam możemy spotkać pojazdy, tak można powiedzieć, tak trochę delikatnie z wyższej półki. Choć w dużo wyższej cenie. No niestety, taki rynek, takie życie. No i tam wejdziecie sobie te samochody, te standardowa
procedura, że ukośnik kup pojazd, kupujesz pojazd, wskakujesz do auta i sobie jedziesz. Ale niestety tam nie ma żadnych kamperów, bo tam zwykle się nic nie opłaca. A jak wiecie, tak zwane CJ-ty, zawsze da się ich jakoś w konia zrobić. No niestety my z Kessem dobrze o tym wiemy, wiemy jak i tak dalej. A jakże. Dobra, będę musiał, albo jadę tak, albo na skróty. Zaraz zobaczę. A, to taka chyba autostrada jest. Autostrada. A nie, czy tam wiedziesz. Halo, a chyba, że tak trochę pod prąd. O, już w dupę macie. Czekaj, tutaj prosto... A tam se może zeskoczyć, hello. No zeskocz se. Zaraz to mnie admini zbadują. Co ci admini dadzą? A ile ja razy latałem? Halo. No, dobra. I wjeżdżamy do wiecznego Las Venturas w GTA San Andreas. No, dobra. No, to sobie jedziemy sobie dalej. Zapomniałem pokazywać właśnie ten, gdzie jest na mapie ten cygan. Ale dobra. Powinniście widzowie wiedzieć, gdzie dokładnie. Hehe. Oczywiście standardowo jakieś jełopy zostawiam na środku drogi, a ten jeszcze pod prąd mi tu jedzie. Ja ci tu dam ty skurczy byku. Dobra. To wszystko było nagrywane. Dobrze, że nie jestem Benzema. A tu po prawej macie to była giełda, tak? Czy jestem ślepy? Tak, tam macie po prawej macie giełdę Las Venturas, gdzie są najdroższe, najpiękniejsze, najseksowniejsze auty, na którym każdy... Najbiedniejsze? Chciałbym. Najseksowniejsze. A tutaj macie jeszcze obok wypożyczalnie pojazdów. No i dalej macie tam giełdę. No i tam możecie sobie kupić samochody po prostu marzeń z wyższej półki, tratatata. Ale w międzyczasie, jak on sobie tak jedzie, to sobie tam... Sel czerwony Sadler, no to zarąbista informacja, nie powiem. Oczywiście, dobra. Skręcamy w prawo. Tak. Yep. Ale się zbiera. Dar Franklina mam. Dobra, i jesteśmy. Serdeczne dzień dobry, witamy na... Jak to można powiedzieć, na tak zwanym żółtym cyganie. Tu możecie auta praktycznie kupić nówki, sztuki, jakby po prostu były sprowadzone z salonu. Mniej więcej takim przebiegiem. Widzicie ten kursor myszy? Tutaj jesteśmy. Dobra. A więc tutaj, o, tutaj ktoś jeszcze zapalił jakiś pojazd. Kto tu... Jest więcej tutaj pojazdów, tylko trochę chyba jest sprzedanych. Nieprawdaż? Nie wiem. No coś takiego, bo ostatnio jak chodziłem sobie bo tak ja, dla jaj... Ja pamiętam, że tu jeszcze Stratum był sprzedawany. No był Stratum, był. No był, i tutaj Stratuma nie ma. Może ktoś go kupił, albo go zdjęli, nieważne, nie wiem. Ja miałem Stratuma, miałem Staliona, teraz mam Kadrona i jakoś się z tego cieszę. Możliwe, że Kadrona będzie na konkurs tylko dla graczy Player Live, więc możecie się... Pewnie nie możecie się już pewnie doczekać, jak to usłyszeliście. Dobra. No, teraz proszę Państwa, ale Kardona będzie nie w takim samym stanie, tylko przejdzie gruntowną renowację pojazdu. Ale wracając, tu najbardziej moim zdaniem się opłaca kupić tą listę kompakt, ale żeby ona była gdzieś tak za 30 tysięcy, za 20 coś, to można by już tak po prostu, ona by schodziła jak ci do góreczki. Nie wiem, można jakieś felki dodać, albo jakieś lampy i pewnie się będzie opłacać kupować. No ale wiesz, to jest nówka, zapomniałem. Ale niestety nie jestem biedny, nie mam jeszcze tyle pieniędzy, żeby takie coś, a to jest ryzyko, stary, no. No jest, to jest ryzyko, ja bym sprzedał Kadrona i już bym miał na blistę. No bym sprzedał Kadrona, ale co? No dobra, nieważne. No... Dobra. Teraz. A więc dziś kończymy ten materiał. Dziękuję za oglądanie, dziękuję Veron. A, dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć, siemanko. Pozdrawiam te osoby, które no po prostu pisały na moim czacie. Pozdrawiam ciebie też, Veron, pozdrawiam was wszystkich, drodzy widzowie, na Player Life'ie. I cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, żegna was Veron. Siemanko. A ja już żegnam was Kessy, znaczy się, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.